Cześć, jestem Anno i witam Was w kolejnej części mojego wideokursu PHP. W tym odcinku poznamy, czym jest programowanie obiektowe, a konkretniej zajmiemy się tematyką klas. Po pierwsze, czym jest klasa? Klasa to struktura w języku PHP, na podstawie której tworzone są obiekty. Do czego potrzebne nam są klasy? Dlaczego nie możemy zostać przy poznanych wcześniej zmiennych, tablicach? Odpowiedź jest dość prosta. Klasy tworzą obiekty, a człowiek myśli obiektowo. Jeżeli powiem słowo jabłko, raczej mało kto z Was pomyśli sobie kolor czerwony, waga załóżmy pół kilograma, kształt owalny i inne właściwości jabłka, to raczej nie przyjdzie do głowy jako zbiór różnych rozsianych zmiennych, lecz jako interpretacja jednego obiektu, który te zmienne posiada. Jabłko to coś, co jest czerwone, owalne. To właśnie jest obiekt. Dlaczego więc człowiek, myśląc obiektowo, miałby nie programować obiektowo? Zobaczmy to na przykładzie. Uruchamiamy więc przeglądarkę internetową oraz dowolny edytor tekstu. Jak wspomniałem, nim utworzymy obiekt, musimy utworzyć klasę, czyli szablon tego obiektu. Klasę tworzymy przy użyciu słówka kluczowego class. Po nim podajemy nazwę klasy do utworzenia. Niech to będzie nasze przykładowe jabłko. I definiujemy ciało naszego jabłka. Ciało, czyli to, co na niego się składa. Na każdą klasę w języku PHP mogą składać się zmienne oraz funkcje. Nasze jabłko będzie opisane przez szereg zmiennych. Będzie to na przykład kolor i waga. Dwie zmienne na początek. Kolor równa się czerwony. Waga równa się 5. Czegokolwiek, nieważne, to tylko przykład. Ważna rzecz. W klasie przed zmiennymi globalnymi musimy podać słówko kluczowe var. Skrót od variable, czyli zmienna. Zapisujemy. Odświeżamy. Nic nie widzimy, oczywiście. Klasa to struktura niewidoczna. Tak samo jak zmienna. Zmienna w chwili deklaracji nie wyrzuca nam nic na ekran. Klasa podobnie. Mamy więc klasę jabłko o kolorze czerwonym i wadze 5. Na podstawie klasy musimy utworzyć obiekt jabłka. Nazwijmy go na przykład o jabłko, czyli obiekt jabłko. Obiekt jabłko to nasze nowe jabłko. Nowe jabłko, czyli new jabłko. Zapisujemy, odświeżamy. Nic się nie dzieje. Mimo wszystko, że nic się nie stało, na podstawie szablonu klasy jabłko powstał nam obiekt jabłko. Obiekt ten posiada wszystkie właściwości, jakie zdefiniowaliśmy w klasie, czyli kolor oraz wagę. Użyjmy funkcji echo do wypisania tekstu. O jabłko. W ten sposób nie możemy wypisać naszego jabłka. Możemy wypisać za to poszczególne jego parametry, czyli składowe. Do właściwości jabłka, obiektu jabłko, odwołujemy się poprzez minus i znak większości, czyli taka strzałeczka. Po tym trójkąciku podajemy nazwę pola, do którego chcemy się odwołać. Załóżmy kolor. Zapisujemy. Odświeżamy. Czerwony. Oczywiście, jeżeli podamy wagę, dostaniemy piątkę. 5. W ten sposób utworzyliśmy jabłko. Co jeśli chcielibyśmy utworzyć drugie jabłko? Proste. O jabłko 2. To new jabłko. Zapisujemy. I printujemy sobie tu jabłko 2. No fajnie. Tylko po co to wszystko? Mamy zdefiniowany jeden szablon, który definiuje kolor, wagę, oba jabłka są takie same. Okazuje się, że obiekt stworzony na podstawie klasy szablonowej, nie jest powiązany z tą klasą, to znaczy jabłko bez numerka, jak i jabłko z numerkiem możemy definiować niezależnie. Trudno to wyjaśnić słownie, jednak zobaczmy na przykładzie. Mamy dwa obiekty, o jabłko i o jabłko 2. W tym momencie new jabłko sprawia nam, że o jabłko kolor równa się czerwony.
Dla pierwszego jabłka możemy zmienić kolor, załóżmy na zielony. Wypiszmy sobie to jakoś ładnie z BR-em. Odświeżamy. Wypisujemy nasz kolor. Pierwsze jabłko jest zielone, drugie zaś czerwone. Fajnie, tylko że musieliśmy do tego napisać dwie linijki. Programowanie obiektowe podobno miało nam przyspieszyć programowanie, a nie spowolnić ten proces. Tak więc wypadałoby to jakoś przyspieszyć. Fajnie byłoby móc podać kolor jabłka w trakcie jego tworzenia. Dlaczego mam tworzyć jabłko zielone czy czerwone, a następnie zmieniać mu kolor na właściwy? To jest bez sensu. W tym celu powstały konstruktory. Czym jest konstruktor? Konstruktor to funkcja umieszczona wewnątrz klasy, która to funkcja jest wywoływana, kiedy klasa przekształca się w obiekt. Jak stworzyć taką funkcję? To bardzo proste. Wchodzimy do klasy i wpisujemy specjalny kod. Definiujemy funkcję. Nazwa funkcji musi być dokładnie taka sama jak nazwa klasy, a więc jabłko. Teraz funkcja jabłko to nasz konstruktor. Konstruktor ma przyjmować, jakiego koloru ma być jabłko. A więc parametr jakie. Gdy już przyjmie ten parametr, musi przekolorować jabłko, którego dotyczy, na podany kolor. Czyli this, to znaczy ten, albo bardziej mówiąc po polsku to, czyli to jabłko, kolor równa się jakie. Zapisujemy. Aby nie mieszać kodu, skasuję tu kilka zbędnych informacji. I proszę. Tworzymy tak. O jabłko, czyli obiekt jabłka, na podstawie klasy jabłko i wypisujemy jego kolor. W ten sposób, jeżeli wywołałbym nasz skrypt, dostanę błąd, dlatego że konstruktor jabłka wymaga podania przynajmniej jednego parametru. A więc muszę w tym momencie new jabłko zdefiniować z parametrem. Ma być to jabłko zarówno koloru, nie wiem, niebieskiego. Odświeżamy. Niebieskie. W ten oto prosty sposób jesteśmy w stanie modyfikować każdą właściwość jabłka. Możemy tu na przykład dodać jeszcze ile waży. Oj, oczywiście tu nie kolor, a waga. Ile waży? Waży załóżmy te nasze 5 kg. W tym momencie nie musimy tu pisać domyślnych wartości. Wystarczy nam tylko tyle. Sprawdzamy. Odświeżamy. Jabłko jest niebieskie i waży 5. Teraz zmieniamy na czerwone. I waży 10. Czerwone 10. Wszystko fajnie. Poza konstruktorami funkcji możemy tworzyć oczywiście inne funkcje do wykonywania na tym jabłku. Pomyślmy, co można zrobić z jabłkiem. Jabłko można ugryźć. OK. Function ugryź. Funkcja bezparametrowa. Każdy gryzie, wiadomo jak. Nie podajemy żadnych parametrów. Co się dzieje, jak ugryziemy jabłko? Jego waga spada, a więc this waga minus minus. Fajnie. Jeżeli w ten sposób zdeklarujemy nasze jabłko, jest ono czerwone, waży 10 kg, będziemy tu wypisywać statystyki naszego jabłka. Na początek wypisujemy
po prostu to co dawniej, czerwone 10. Teraz, zaraz za wypisaniem, gryziemy jabłko i wypisujemy jego statystyki. Jak widzimy, jabłko, waga jabłka spadła do 9. W ten sposób możemy stworzyć, załóżmy, kosz jabłek. Każde z tych jabłek będzie miało przypisane swoją wagę, swój kolor i do każdego będziemy mogli odwoływać się oddzielnie. Nie musimy tworzyć więc żadnej złożonej struktury, złożonej, załóżmy, z tabel wielowymiarowych czy tabel asocjacyjnych. Po prostu tworzymy jeden, jedyny szablon o nazwie jabłko. Zwróćmy uwagę, jak bardzo upraszcza nam to sprawę. Definicję jabłka, jego koloru i wagi robimy w zaledwie jednej linijce. Nie musimy oddzielnie definiować. Kolor równa się, waga równa się, typ równa się nam jabłko, załóżmy. Podobnie, wywołując funkcję ugryź, nie musimy wskazywać, które jabłko chcemy ugryźć. PHP wie, które jabłko chcemy ugryźć. Chcemy ugryźć jabłko, którego nazwa, w zasadzie zmienna reprezentująca je, występuje przed strzałką z lewej strony. A więc o jabłko. Dobrze, to wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję za uwagę. Unknown.